Jak zaoszczędzić na kosztach utrzymania firmy, na co można pozyskać dotacje unijne i rządowe oraz mnóstwo praktycznych porad na temat wsparcia na rozwój firm, małych i dużych. To wszystko już we wtorek za darmo w Zgorzelcu. Warsztat dla przedsiębiorców pod tytułem Fundusze na rozwój firm od kuchni. W programie lokalni prelegenci, m.in. Joanna Tokarczuk, ekspertka do spraw funduszy pomocowych z Z-Klastra. Jesteśmy na etapie rewolucji nie tylko ze sztuczną inteligencją, o tym każdy słyszał, ale też z energią odnawialną, dlatego że podam przykład przedsiębiorcy, któremu pomagałam i doradzałam, wymienił praktycznie większość swoich źródeł na odnawialne źródła, łącznie z magazynami, w hotelu, w obiekcie hotelowym. W momencie, kiedy nadeszły bardzo duże wzrosty energii, hotele wokół niego tak naprawdę padły, nie mogę sobie poradzić, a on patrzył na to ze spokojem ducha. Myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie branży turystycznej, ale każdej z branż, w których działają przedsiębiorcy, ponieważ teraz odnawialne źródła energii i bycie niezależnym, przede wszystkim też finansowo, staje się już wymogiem. Unijne pieniądze są, jest ich dość dużo i warto po nie sięgnąć. Jak? O tym także powie Joanna Tokarczuk. Praktyczne porady. Będzie wiedza od kuchni, czyli jak się przygotować, jakie dokumenty przygotować, jak w ogóle wygląda proces wnioskowania o środki, ale też potem realizacji, bo to każdy myśli, że dotacja to okej, dostaję pieniądze, wydaję i mam fajnie. Oczywiście przedsiębiorcy, którzy są dość doświadczeni, dokładnie o tym wiedzą, że trzeba się do tego przygotować i najpierw trzeba w większości wypadków wydać swoje pieniądze. Dodatkowo przedsiębiorcy mają troszeczkę dużo gorzej niż jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe, ponieważ mają bardzo obniżoną dotację. Jest to związane z pomocą publiczną, natomiast można się do tego przygotować. Dariusz Szwed, ekspert do spraw polityk europejskich i ochrony klimatu z Fundacji Zielony Instytut, także będzie miał swój udział w warsztacie. Unia Europejska do 2050 roku planuje osiągnięcie neutralności klimatycznej, co oznacza, że priorytetowym działaniem musi być ograniczenie zużycia energii, podnoszenie efektywności energetycznej. Podczas warsztatów w Zgorzelcu będę miał przyjemność podzielić się z Państwem informacjami na temat zarówno możliwości korzystania z unijnych programów, które dofinansowują właśnie działania na rzecz ograniczenia zużycia energii, ale także podniosą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, czy spowodują, że zamówienia zarówno prywatne, ale także publiczne będą dostępne dla polskiego biznesu, ponieważ właśnie ten zielony profil produkcji będzie odgrywał w tych zamówieniach rolę kluczową. Praktyką podzieli się Kamila Lech-Gajda z Zagrody Kołodzieja, która już korzysta z unijnego wsparcia. Jej firma zainwestowała w auta elektryczne i fotowoltaikę dzięki unijnym pieniądzom. Udało nam się uzyskać wsparcie na zieloną energię, konkretnie na instalację fotowoltaiczną wraz z pojazdami elektrycznymi. I to jest inwestycja, która ma służyć obniżeniu głównie kosztów energii elektrycznej, wiadomo, plus dodatkowo jeszcze auta, które jakby są zasilane 100% prądem. Więc tak, to jest jakby główny temat, który udało nam się zrealizować w ostatnim czasie i który w praktyce już funkcjonuje i o którym mamy pewne doświadczenie. Mogliśmy realnie zobaczyć na fakturach, jak wygląda spadek tych cen, jak może wyglądać rachunek po uruchomieniu po prostu takich instalacji. Z jednej strony obniżenie kosztów, a z drugiej obniżenie emisji CO2 i dbałość o środowisko, czyli nowoczesne technologie, które są dostępne dzięki dotacjom. Będą zielone źródła w praktyce, czyli sposób, w jaki udało nam się uzyskać dofinansowanie, zrealizować inwestycje, ale przede wszystkim co jest po. To, co zostało zrobione, to, co zostało wdrożone, nauczone i później monitorowane. Warsztat odbędzie się we wtorek 3 października w Zgorzelcu w Zagrodzie Kołodzieja o godzinie 14. Przyjść może każdy lokalny przedsiębiorca. Jest za darmo, trzeba jedynie się zarejestrować. Przewidziany jest poczęstunek i obiad.